nie można być z zawodu poetą. Niektórzy to robią, ale ja panu powiem, dla mnie to jest niemożliwe. Dlatego, że ja muszę pracować, gdzieś być między ludźmi i pisać to, co przebija się przez zmęczenie normalnego życia. To wtedy może jest najbliższe prawdy. I teraz ja patrzę na poezję, mnie interesują księża. Od czasu księdza Twardowskiego, bo no jakby powołaniem ich, a i profesją, jest prowadzić gdzieś ludzi, gdzieś organizować do Boga. I oni trochę są osobni. I ciężko jest księżcu, ponieważ rzadko parafianin rozmawia z nim tak jak z normalnym facetem. Nawet jak niby są żarty, nawet jak jest rubaszny, nawet jak on się ubiera tam, przychodzi po cywilnemu czy w dresie i tak dalej. Zawsze jest takie poczucie, no dobrze, dobrze, ale gdzieś tam on ma jakieś swoje kontakty z szefem. Nie wiem jak powiedzieć. Poza tym jest to zabijające. Po prostu przerażające dla tego, kto głęboko czuje swoje powołanie, oczekiwanie, że on ich poprowadzi w każdej mszy. Że każda msza dla niego i dla tych ludzi powinna być wydarzeniem szczególnym, bo jest jakby nie tam akademią ku czci, tylko w katolicyzmie jest jakby powtórzeniem ofiary. Istoty ofiary. To jest zabijające, on stoi przed tym. My możemy tam przyspać. My możemy nawet przyjść i być obok. Być obok. On jakby z istoty powołania, profesji, no jak on ma być obok, kiedy on to tego dokonuje? To musi być straszne. Twardowski uciekał przed tym, a był głęboko mistycznym poetą i bardzo mądrym teologiem. Uciekał, tworząc jakiś obraz księdza nieporadnego w jakimś takim, byle jakim kościele właśnie, gdzie kura przychodzi zamiast wiernych na mszę, gdzie święta Cecylia tam coś mówi. Wymykał się, żeby stworzyć zasłonę. No ale to był sposób Twardowskiego, zresztą tego, który powtórzony u mniej głębokich poetów, był na takim byle jakim, no po prostu, bo takie tylko takie oświątkowanie nie było ważne. Wielu jest takich, ale co mnie uderzyło w Pawlinie? No na przykład on klęczy przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament milcze, klęcze, ciszą mówi Bóg. Jestem w lesie, milczę, ptaki, kwiaty, drzewa śpiewają, szeleszczą, szumią, mówią stworzenia głośniej niż Stwórca. O, wie pan, coś tu jest, coś tu jest. Ja tak se notowałem przy jego tomiku, ale na przykład on ciągle się zmaga, bo to jest bardzo ciekawe. Lepiej mu się to udaje, gorzej, ale udaje mu się czasami dla mnie zastanawiająco, bo on się zmaga właśnie z tym, że jakby ma, a dziura jest, pustka jakaś. Nawet nie tyle zwątpienie, ale jakoś tak coś jak to powiedzieli, nie sztymuje w jego duszy. No to jest dylemat człowieka chyba, bo tak. Kiedy ksiądz profesor Pawlina pisuje do Niedzieli swoje teksty takie publicystyczne, no związane z teologią pastoralną, to znaczy z takim poradnictwem, czy powiedzmy na poły z homiletyką, gdzie ex cathedra jako ksiądz może nie moralizuje, ale daje przykłady dobrego życia, sposobów na życie i tak dalej, on wie. A tutaj nie wie. Nie, bo to jego poezja, właśnie to mnie ujęło. Jest pełna takiego przerażenia, że gdzieś jest dziura, gdzieś ja wątpię, ale przecież ja muszę działać. I gdzie on szuka? No właśnie. Na przykład jest taki wiersz.
skrzywdzony, zraniony, szuka pomocy. No to tak, jak on pewno siedzi tam u siebie i nagle bach, ktoś szuka pomocy. Jak? Dzwoni telefon. Trafia to do niego pewno w sytuacji, kiedy on sam jest skrzywdzony, kiedy jest zraniony, który sam szuka pomocy, tak? Ale dzwoni telefon. I mówi Pawlina, Pan Bóg ciebie naznaczył. Dał mi trochę tego dobra, radzę, choć sam nie mam pewności. Podtrzymuję, choć sam ledwo ciągnę. Tchnę nadzieją, choć moja się gubi. Pocieszam, choć w oczach mam łzy. Otwieram na nowo, choć dla mnie wiele się zamyka. Daję nie ze swojego, dlatego wystarcza. To jest jakby to, co jest w tym tomiku, w wielu przy innych wierszach najbardziej poruszające, że on wie, że ale on musi. Ta odwaga pomocy, jeżeli sam prawie, że tak powiem, wymagam pomocy. To jest to powstawanie, to jest w wielu wierszach, to jest ważne, to realizowanie się przez pracę. Nie przez właściwie szarpaninę, żeby komuś pomóc i tak dalej. On nie poucza. Ciekawe, że w tym wierszu nie jest, że poucza. Tak, nie jest moralizatorem, to na pewno. Nie, nie. To jest bardzo... Ale jak o nim mówię, powiem o innym jeszcze poecie, którym zupełnie inaczej szuka innego idiomu, bo Pawlina to jest bardzo wyraźny idiom, ja wiem, idiom, metafora siebie, którego ratuje otoczenie. Jego otoczenie, parafia, nie parafia, zespół ludzi, z którymi on jest. I grzechy, z którymi, i kłopoty, z którymi. Wspólnota. Oni, tak, wydobywają go z jego własnych, że tak powiem, zwątpień. To jest bardzo wyraźne. I to jest na pewno niebywale ciekawe u niego. Ja jestem gdzieś w zwątpieniu, ale przychodzą do mnie, żebym ja im pomógł. I to jakby Bóg do niego się odzywa przez głos zwątpienia innych. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe w nim i w tym tomiku, o którym mówię, i to mnie poruszyło. No. Wie pan, ja uważam, dlaczego ja mówię, dlaczego tak mówię na przykład, uważam, że trzeba zwracać uwagę na takich poetów jak na Pawlinę. Bo u nas ksiądz, który pisze wiersze, jest z góry na cenzurowanym. Bo my się boimy w ogóle metafizyki w naszej poezji. Jakby pan zapytał przeciętnego Polaka, który nawet czyta poezję, czy mamy wielką poezję metafizyczną, by powiedział, ach nie, 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 nie. Wielką to mają Hiszpanie, święty Janusz Krzyża, Teresa Zawilla, Anglicy mają Johna Donna, tam czy innych. Ale my nie, my to sielscy, my to jakieś tam polityka. A my mamy największego w Europie poetę metafizycznego, jakim był Karpiński. Jego pieśń, Bóg się rodzi, ten tekst śpiewamy. Tylko my nie bardzo chcemy myśleć nad czym, co on mówi na początku. On mówi tą prawdę, że my wierzymy w oksymoron, w niemożliwość, że Bóg stał się człowiekiem. Inne religie monoteistyczne mówią, Bóg to Bóg. Wielkie religie, głębokie, ale Bóg to Bóg, człowiek to człowiek. W judaizmie Bóg rozmawia z człowiekiem przez anioła Jahwe albo przez znaki. Nie może być bezpośrednio. W innych jest tak, Bóg to Bóg, człowiek to człowiek. A tutaj my nagle, chrześcijanie, a szczególnie już w naszej odmianie katolickiej, wierzymy, że stał się człowiekiem. Co więcej, my kochamy to, jak do dzisiaj przychodzimy jak pasterze do niego. Tam ktoś nas obudził,
schlani byliśmy albo zmęczeni, nie wiadomo co jeszcze idziemy, przechodzimy, jakieś leży dziecko nagle, no może to jest wieczność, nawet wierzymy, ale pupka goła, tutaj pośpiewamy, tu powiem i poszli, tak? A jednocześnie my mamy ten oksymoron, że to jest sprzeczność. Bóg, który jest wszechwieczny, nie może się przecież narodzić. A my mówimy, narodził się. A jak narodził się, to musi umrzeć. Jak może umrzeć? Poprzez zmartwychwstanie jednak musi mieć przed sobą śmierć. To jest oksymoron. I my to mamy, tylko my nie chcemy tego w sobie zauważyć w naszej poezji. Nie porównujemy. Ale ksiądz nie powinien mieć wątpliwości co do faktu, że Jezus był Bogiem, a ta teologia, bo chyba teologia jest w tej poezji, prawda? Taka teologia doświadczenia, nie wiem jak to ująć, taka teologia no, codzienności, może taki egzystencjalna, trudno mi to nazwać, ale taka teologia doświadczenia, to nie jest abstrakcyjna, ona jest bardzo taka ludzka, bardzo dotykająca, prawda? No właśnie. To mnie najbardziej. Wie pan, bo on kiedy pisze, czy kiedy wykłada, to jest jakby inny, a tutaj nagle on się zmaga ze samym sobą właśnie w tym momencie zwątpienia. Ale poezja jest takim sposobem na to, żeby wydrapać z nas to ziarenko, które jest najbardziej istotne. I właśnie przez to zwątpienie on dochodzi jakby do pewnego rodzaju porozumienia, zrozumienia. Ale ważne to, że przez to, że musi to zrobić dla swoich ludzi. On im musi pomóc. No właśnie, gdyby był z nami ksiądz Pawlina, to ja pewnie bym się zapytał, czy ta poezja to jest uzupełnienie jego profesji, czyli duszpasterstwa? Nie wiem, to powiem panu, mnie mało obchodzi. Ja go lubię i cenię, ale jako teolog, ale wie pan, ja nie za bardzo lubię teologów. To, co się dzieje z moimi znajomymi, którzy już mają tą profesję, czy zakonników, czy tak, że nagle jakby zaczynają mówić innym językiem. I ja zawsze wtedy myślę sobie tak. Był taki święty, ojciec kościoła nawet wschodniego, syryjskiego, święty Efrem, który mówił i pisał po aramejsku, w języku, który mówił Chrystus. I on pisał tak, że naprawdę teologia nie może wytłumaczyć Boga. Boga może w jakiś sposób przybliżyć poezja, czyli metafora. I bardzo ciekawe, on powoływał się na to, był w opozycji do teologii trochę rzymskiej, którą uważał za zbyt biurokratyczną, ale on powoływał się na to, jak mówił sam Jezus. Czy on miał wykłady teologiczne? Nie. Myślę, że nawet był przez to bardzo znielubiany przez bardzo uczonych, w tym faryzeuszy. On mówił jakieś proste przypowieści. O jakiejś babie, która zgubiła pieniążek, o jakimś chłopie, który odsiewał na wiejadle, jak to się tłumaczy, plewy od ziarna, o konkolu, o tym, że ziarno musi umrzeć, bo dopiero wtedy zaistnieje, że jak spadnie na skałę, to nie ma i tak dalej. To było wszystko, zauważmy, w ogóle poziom jakby spraw, o których on mówi, nie przekracza poziomu takiej prowincjonalnej wioski. O jakiej pracy on mówi? O takiej najbardziej, powiedziałbym, podstawowej, nie bardzo skomplikowanej jakiej. O jakich on ludziach mówi? O takich. Ktoś kogoś zaprosił, ktoś nie chciał. O synie marnotrawnym mówi, który świnie tam gdzieś musiał hodować, jadł z nimi. No przecież jeżeli był nawet syn marnotrawny u wielkich, bogatych ludzi, to była inna jego marnotrawstwo. On tutaj wraca do tego, mówi tak.
Ale to też jest teologia. A jednocześnie tak, tłumaczy Boga. Bo on tłumaczy Boga przez zbliżenie, które jest zrozumiałe dla tych. I dlatego ja nie jestem przeciwko teologii, ale zawsze trochę wolę być z boku, bo ona zakłada jakby możliwość wytłumaczenia tego. I zainteresowało mnie to, że poezja może być bardzo blisko teologii i ksiądz Pawlina pewnie nieświadomie, bo jest człowiekiem wrażliwym, czyni to. A nie, no nie wiem, czy świadomie, czy nie. Poeta często działa nieświadomie, ale chodzi o to rezultat. Niewątpliwie to przekonanie, że jego ratują również ci ludzie wierni, ci, z którymi on jest, że oni go ratują, że to jest podstawa do wyjścia z tych momentów dla niego, ciągłej niepewności, zwątpienia, bo jest bardzo dużo tego, nawet nie powiedziałbym zwątpienia, takiej niepewności, pustki, że oni go trzymają, oni go ratują, dla mnie jest bardzo bliskie. Bo dla mnie po prostu, jak już powiedziałem na początku, jeżeli dwóch lub trzech, czyli on, nie wiem, czy nawet zdają sobie z tego sprawę, jakby jest w gromadzie. Choć raczej zalicza się obrazowo do takich, że tak powiem, inteligentnych ludzi, którzy wokół których jakieś olbrzymie kompanie śpiewające się nie gromadzą, ale jest. Ale jest. Oni są dla niego ważni. To jest istota chyba. No. I to ja lubię, zresztą tego szukam, bo wie pan, ja szanuję zwątpienie. Bo w zwątpieniu zawiera się konieczność myślenia. A w pewności na ogół zawiera się jakby takie gubienie myślenia. Im człowiek bardziej jest pewny, tym bardziej, że tak powiem, gubi myślenie. Nic ciekawego się nie wydarzy, prawda? No. Nic ciekawego się nie wydarzy. Ja bym cię poprosił jeszcze na zakończenie, żeby pan przeczytał może ze dwa, trzy wiersze księdza Pawliny. To jest najnowszy tomik, prawda? Najnowszy. W głębi tajemnicy. Tak, tak. No na przykład nagle urywa się. A co ciekawe, że to jest jakby pamiętnik. Bagaż codzienności został w domu. Obowiązki zawieszone, myśli zmęczone na wakacjach. Odchodzę, zostawiam, jestem w nowym. Rozglądam się, włóczą się myśli, rozmyślam. Budzik niepotrzebny, telewizor przestał grać, telefony rzadkie, słucham ludzi, słyszę ciszę. Sam sobie staje się bliski, obecny w sobie odpoczywam. Tu jest jakby urwał się, ale coś go, że tak powiem, coś go, no taki jest, święta bez przyjaciół. O, to jest ważna rzecz, bo oni mają święta często samotne. Zasuwają, a tu my wszyscy, no święta. To bardzo ciężko być. Mam takiego księdza, też poetę, który na Nowy Rok ciągle leży krzyżem w kościele. Mówi, a co ja mam robić? Wie pan, to jest bardzo ciężkie. Święta bez przyjaciół. Już nie dzwonię, nie odwiedzam. Smutny dom. Życie uszło. Jadę na cmentarz. Milczenie. Porady nie uzyskam. Życzeń nie złożę. Wracam do wspomnień. Święta odświeżają pamięć. Przewracam kartki notatnika z adresami. Boję się skreślać zmarłych, odeszli przed rokiem. Kilka miesięcy temu umarli, nie dzwonię. Boję się telefonów zmarłych, nie piszę świątecznych kart. Jedno co robię, pamiętam, modlę się za nich i tak z nimi żyję. Też to jest oni w tej profesji.
tym powołaniu żyje się bardziej ze zmarłymi niż gdzie indziej. Ja czytając to, nagle przypomniałem sobie, że Twardowski napisał przecież ten piękny wiersz po śmierci Anny Kamieńskiej o telefonie, o został telefon głuchy i tam pantofle i tak dalej, śpieszmy się kochać. Też jest ta historia, a tutaj już jest inaczej, ale widać, że to bardzo, bardzo dręczy. I dlatego uważam, że to jest dość bardzo, bardzo interesująca poezja. Niebanalna na pewno. Niebanalna, bo on męczy się ze sobą. Wie pan, to jest, on ma bardzo suchy sposób pisania. Suchy sposób. Tak, ale to czytelnika nie powinno to zmylić, ponieważ jak się kilka razy przeczyta wiersz, on odsłania rzeczywiście dużo więcej niż można by po pierwszym czytaniu, prawda? Dlatego po prostu poznaczyłem sobie bardzo dużo, dużo tych wierszy właśnie od strony, powie pan, poezja to nie jest tylko, że jest pięknie napisane. No to już jest technika. Jeden tak, drugi tak. Zresztą co to jest pięknie napisane, to jest osobna sprawa. Jest to tak, że ma przekaz być o ludzi, ale jest to, co my przekazujemy i co nie może być przekazane innym sposobem, tylko poezją. Nie da się przekazać w artykule, w filmie, w opowiadaniu, nie wiem w czym. No jest tym jakaś... jest poezja. Tak. Nie ma tak, że to daje się przenosić. Mhm. Prawdziwej poezji nawet... No, nasz język jest ułomny, a poezja jakby chce tą ułomność jakby przełamać i no, stworzyć jakby nowy język, prawda? No, poezja jest trochę oksymoronem, ponieważ poezja chce mówić o czym nie daje się powiedzieć zupełnie zwyczajnie, ale chce o tym, co nie daje się opowiedzieć zwyczajnie, mówić w sposób jak najbardziej dostępny. Tak ja ją rozumiem. Czyli ma też ciągle ze sobą problemy. Jest to nieustanna szarpanina. Dlatego lubię te wiersze. No i dlatego jest też od tej strony na pewno bardzo dobrym teologiem. O ojcu. Dziękujemy panu za gościnę. Życzymy długich lat w zdrowiu i w takiej energii twórczej. Czekamy na kolejne wiersze. Wszystkiego dobrego. Nawzajem dziękuję wam.